Okres Świąt Bożego Narodzenia to jest taki czas, kiedy wiele osób bierze urlopy, wyjeżdża do rodziny, więc zostawiamy dom czy mieszkanie bez opieki. No i niestety to jest też bardzo dobry okres, właściwie można powiedzieć żniwa dla przestępców, którzy okradają mieszkania czy domy, więc warto przed wyjazdem pomyśleć, w jaki sposób się przed tym zabezpieczyć. Takim najprostszym i bardzo często polecanym sposobem jest po prostu rozmowa z sąsiadem, który może zostaje w tym czasie w domu, który mógłby na przykład zdjąć z naszej klamki jakieś ulotki reklamowe, które się tam znajdują, które od razu informują o tym, że od dłuższego czasu nie ma nas w domu i można takie mieszkanie na przykład okraść. Z drugiej strony nie warto przesadzać z tym informowaniem. Poinformujmy, nie wiem, sąsiada czy kogoś bliskiego, ale raczej nie jest najlepszym pomysłem na przykład pisanie o tym w portalach społecznościowych, bo wtedy też możemy przypadkiem poinformować przestępców o tym, że nas w danym okresie nie będzie. Takich innych sposobów jest oczywiście bardzo wiele. Na pewno zwiększymy swoje bezpieczeństwo poprzez instalację w domu alarmu, czy też korzystanie z usług firmy ochroniarskiej. No, warto na pewno też zainwestować w odpowiednie drzwi antywłamaniowe, czy też okna, zwłaszcza jeżeli nasze mieszkanie znajduje się na przykład na parterze, albo jeżeli mamy dom, no bo wtedy najłatwiej, jeżeli drzwi są solidne, to najłatwiej wtedy nasze sprzęty wynieść po prostu przez okno. Takim sposobem na uniknięcie kradzieży może być po prostu symulowanie, że w tym domu jesteśmy, a najłatwiej to jest zrobić w taki sposób, żeby albo ktoś przyszedł do nas do mieszkania raz na jakiś czas i na przykład zapalił na chwilę światło, ale też jeżeli nie mamy takiej osoby, możemy też kupić odpowiednie urządzenie, które da się zaplanować i ono będzie włączało na przykład jakąś lampkę o określonych godzinach i w ten sposób, jak ktoś będzie patrzył na nasze okno wieczorem czy w nocy, no to będzie mu się wydawało, że jesteśmy właśnie w tej chwili w domu.